Dobrze, to w takim razie witam wszystkich obserwujących nasze wydarzenie. Na początek chciałem bardzo przeprosić za obsunięcie czasowe o pół godziny. Cała nasza rozmowa będzie nagrana, więc będzie się dało obejrzeć później. W takim razie na początek jeszcze raz przepraszam za obsunięcie czasowe, a z nami jest dzisiaj pan Krzysztof Płomiński, dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej do Iraku, były ambasador w Arabii Saudyjskiej, pierwszy ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej po odnowieniu stosunków dyplomatycznych w 1995 roku, aktualnie doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej i autor książki Arabia Incognita, raport polskiego ambasadora. Panie ambasadorze, serdecznie witamy. Ja również serdecznie witam, również przepraszam za udział w tym opóźnieniu. Natomiast stare powiedzenie arabskie mówi Allahumma sabirin idha sabaru, czyli po polsku Bóg sprzyja cierpliwym, jeśli w tej cierpliwości wytrwają. No, my mamy tutaj do czynienia z techniką, która pozwala tym, którzy nie wytrwali, również odsłuchać naszą rozmowę oddzielnie wtedy, kiedy będą mieli na to czasy. Jeszcze raz witam serdecznie Państwa. Dziękuję za zaproszenie panu Stanisławowi i Forum Młodych Dyplomatów. To już jest w ciągu ostatnich lat kolejne spotkanie w różnych formatach, w różnych miejscowościach i w różnej formie. Oczywiście zawsze jest lepiej, jeżeli ono ma miejsce osobiście, bo przynajmniej wtedy technika mniejsze kłopoty płata. Witam. Dobrze, dziękuję w takim razie jeszcze za przyjęcie naszego zaproszenia i chciałem rozpocząć naszą rozmowę. Dzisiaj porozmawiamy o polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej przede wszystkim, częściowo też o sytuacji wewnętrznej w kraju, o tym, jak ona wpływa na jego politykę zagraniczną, co zmieniło się w ostatnich latach. I chciałbym zacząć naszą rozmowę od pańskiego komentarza, domyślę, działań najważniejszej postaci w tym momencie na saudyjskiej scenie, księcia koronnego Mohammeda bin Salmana. Co czyni tą postać wyjątkową? Chciałbym prosić o jakiś taki krótki zarys postaci dla osób, które nas oglądają i tej postaci nie znają. I dlaczego wprowadził takie zmiany w polityce zagranicznej i wewnętrznej? Co uczynił wyjątkowego, czego nie zrobili jego poprzednicy? Będąc w Arabii Saudyjskiej, a byłem tam do 2004 roku, niejednokrotnie miałem okazję spotkać się z księciem Mohammedem bin Salmanem, kiedy odwiedzałem jego ojca, dzisiejszego króla Salmana, który wówczas był gubernatorem Rijadu, i spotykaliśmy się cztery, czasami pięć razy w ciągu roku, również niejednokrotnie na dłuższe rozmowy. I zawsze gubernator brał ze sobą na tą rozmowę, żeby ją obserwowali, swoich synów, dwóch z reguły, i praktycznie rzecz biorąc zawsze był książę Mohammed jako ten najstarszy syn, a jednocześnie no, osoba chyba już wtedy przez swojego ojca szykowana na bardzo ważne stanowiska. Chciał po prostu, żeby w rozmowie z ambasadorem również się przysłuchiwał, miał możliwość zorientowania się co do spraw, które są omawiane. No i wreszcie przyszedł jego dzień, i to przyszedł jego dzień w bardzo przełomowym, można powiedzieć, momencie dla Arabii Saudyjskiej, ponieważ z jednej strony kończyła się ta sukcesja ustalona przez założyciela Arabii Saudyjskiej, króla Abdulaziza, która polegała na tym, że po śmierci jednego z jego synów, czyli brata, następny w kolejności brata, czasami z jakimiś zmianami, jeszcze z przeskokiem, zostawał królem. No, biologia zrobiła swoje i w którymś momencie jesteśmy w takim momencie, kiedy po prostu już ci najstarsi synowie króla Abdelaziza są w bardzo podeszłym wieku i ta dotychczasowa praktyka nie może być utrzymana. Czyli, że tutaj trochę poprzez zabiegi również dworskie, rodzaj nawet przewrotu pałacowego, książę Muhammad bin Salman został następcą tronu przez swojego ojca wyznaczony, no i od paru tygodni również został wyznaczony premierem Arabii Saudyjskiej, co z kolei pomogło mu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no wciąż głównym sojusznikiem
Arabii Saudyjskiej, ponieważ uzyskał immunitet sądowy, który potwierdził prezydent Biden, no a ten immunitet był w jakimś stopniu potrzebny, żeby jeśli przyjedzie do Stanów Zjednoczonych, czy z oficjalną, czy nieoficjalną wizytą, nie był ścigany przez wymiar sprawiedliwości w związku z podejrzeniami dotyczącymi jego roli w zabójstwie przede wszystkim dziennikarza Jamala Khashoggiego w Stambule przez służby saudyjskie. I druga sprawa, która decyduje o szczególnej roli, jaką odgrywa i ma do odegrania, no to jest etap, w jakim znalazła się Arabia Saudyjska, kiedy zmieniły się jej powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, tradycyjnym sojusznikiem. To możemy akurat tutaj w tym momencie również odnotować, ponieważ dopiero co były walentynki w 1945 roku, walentynki, prezydent Roosevelt i król Abdulaziz zawarli pakt, który do dzisiaj obowiązuje, choć w ostatnim okresie został trochę poluzowany. I ten szczególny okres w historii Arabii Saudyjskiej, on polega na tym, że te dotychczasowe struktury i formy, w jakich Arabia Saudyjska funkcjonowała, one się wyczerpały raz. Po drugie, zbliża się koniec ery naftowej, czyli Arabia Saudyjska będzie musiała po prostu radzić sobie w inny sposób niż korzystając z ropy naftowej. No i jednocześnie te zmiany w Arabii Saudyjskiej, one się nałożyły na zmiany w strukturach w ogóle międzynarodowych, w stosunkach globalnych, gdzie też dochodzi obecnie do różnego rodzaju zawirowań. I co byśmy nie mówili o księciu Mohammedzie bin Salmanie, to z całą pewnością nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek zdecydowany, asertywny, który w ciągu krótkiego okresu czasu, jako ten następca tronu, potrafił przejąć i skonsolidować swoją władzę, no czasami uciekając się do dość radykalnych kroków, również w stosunku do swoich kuzynów w ramach rodziny królewskiej, czy wysokich biznesmenów z najwyższej półki. Kolejna sprawa to w tej sytuacji, kiedy stara Arabia Saudyjska się kończy, a nowa w jakimś stopniu będzie wykluwała, kraj ten potrzebuje silnego lidera zdeterminowanego. I książę Mohammed bin Salman ma wizję, jak Arabia Saudyjska ma wyglądać, jak ma się zmieniać. Jednym z takich przykładów po prostu jest również rejon, który jest w tej chwili budowany, Neom, czyli nowa przyszłość, Neom, Mustakbal, po grecku i po arabsku połączenie, gdzie pierwszy etap w tej chwili jest realizowany, to jest 500 miliardów dolarów. I samo założenie księcia Mohammeda bin Salmana jest takie, że ten region jak gdyby ma być taką lokomotywą zmian w Arabii Saudyjskiej, obyczajowych, w zakresie wysokich technologii, w zakresie jakości życia. No i to jest do 30 roku Saudyjczycy tam włożą 500 miliardów dolarów, a to jest tylko pierwszy etap. To będzie również związane z takimi wydarzeniami jak rozwój turystyki, który jest jednym z elementów też tej wizji, w ramach zmian społecznych, sportu, różnego rodzaju form rekreacji. I tak można powiedzieć jako ciekawostkę, że od 25 roku w tym rejonie ma na przykład nie obowiązywać już prohibicja, czyli jeżeli ktoś będzie sam chciał przyjechać drinka, to będzie miał w Arabii Saudyjskiej kawałek miejsca, gdzie będzie mógł to zrobić. I tutaj rzeczywiście warto to odnotować, bo no jest to potężna inwestycja zatrudniająca rzeczywiście za dobre pieniądze specjalistów zagranicznych. Niedawno był ogłoszony konkurs na executive managerów w kilku przedsiębiorstwach i tam pensje roczne sięgały miliona dolarów rocznie. Jeżeli się na przykład porówna z tym, co minister Sikorski
zarabiał od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to widać po prostu też, że te realia na Bliskim Wschodzie, w rejonie Zatoki, no są trochę inne niż nasze europejskie wyobrażenia. Problemem dla księcia Muhammada bin Salmana niewątpliwie po skonsolidowaniu pozycji swojej w Arabii Saudyjskiej, po skonsolidowaniu również pozycji w regionie, chociażby poprzez kontakty z przywódcami Izraela, bo one są realizowane, no są stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Biden po objęciu władzy, bo za Trumpa wszystko było wspaniale i to się te relacje saudyjsko-amerykańskie całkiem dobrze układały. Z tego między innymi powodu nowa administracja postanowiła traktować księcia przez pewien czas jako pariasa, chciała zrobić reset stosunków z Arabią Saudyjską. No, w zderzeniu z rzeczywistością, z tak zwaną realpolitik, okazało się to praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. W ubiegłym roku prezydent Biden był z wizytą w Dżeddzie. No i z jednej i z drugiej strony przebiegała ona dość chłodno, ale ostrzegałbym wszystkim przed lekceważeniem siły sojuszu amerykańsko-saudyjskiego. Tutaj możemy mówić o tysiącach różnego rodzaju nici, które łączą oba kraje, od służb bezpieczeństwa, służb specjalnych, po wielki biznes i wielkie inwestycje, i to funkcjonuje. No i Stany Zjednoczone w dalszym ciągu mają swoje zobowiązania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej, mają również swoich żołnierzy na terenie Arabii Saudyjskiej i te stosunki, one przechodzą przez pewien nowy etap i związany ze zmianą relacji dwustronnych, a mówię tu przede wszystkim o tym, że od paru lat Stany Zjednoczone praktycznie rzecz biorąc nie potrzebują saudyjskiej ropy, która była elementem tego sojuszu, bezpieczeństwo dla Arabii Saudyjskiej, ropa dla Stanów Zjednoczonych i wsparcie. Tego już w tej chwili nie ma, a potrzeby są, bo trzeba po prostu ten jedyny, najważniejszy surowiec, który się ma sprzedawać, i w to miejsce weszły Chiny ze wszystkimi tego rodzaju konsekwencjami. Ja myślę, że również i w Stanach Zjednoczonych, i w Arabii Saudyjskiej silna jest w dalszym ciągu świadomość podstaw tego sojuszu, bo musimy pamiętać, to jest dla ważne także dla nas w Polsce, że ten sojusz amerykańsko-saudyjski w swoim czasie no, bardzo zdecydowanie przyczynił się do upadku Imperium Sowieckiego. Dlaczego? Bodaj 25 listopada 1985 roku Arabia Saudyjska zadecydowała o zniesieniu limitów produkcyjnych na ropę naftową, co spowodowało natychmiastowy spadek cen o połowę i było śmiertelnym ciosem dla finansów Związku Radzieckiego opierających się na surowcach energetycznych. Teraz mamy znowu też odniesienia do tych surowców energetycznych. Saudyjczycy utrzymali politykę politycznego kształtowania cen niskich do czasu rozpadu Związku Radzieckiego. I drugim tutaj czynnikiem, który rzeczywiście należy odnotować, to jest zaangażowanie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi Riadów w walkę przeciwko obecności okupacji obecności radzieckiej w Afganistanie poprzez szkolenie i kierowanie tam mujahedinów. Także musimy też o tym pamiętać. Musimy pamiętać również, że od dawna ropa i nie tylko saudyjska przestała być tylko towarem, którego ceny są kształtowane przez rynek, ale ma również charakter polityczny. I jeszcze zakończę tym, co na pewno musi przemawiać do świadomości po prostu wszystkich, którzy się interesują tym regionem, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu realizują ogromne inwestycje, głównie oczywiście chodzi o przedsiębiorstwa prywatne amerykańskie. W tej chwili zapadła decyzja w ostatnich dniach
że grupa firm amerykańskich z dziedziny IT zainwestuje w Arabii Saudyjskiej w najbliższych latach 6 miliardów dolarów. Także to jest jeden z takich przykładów po prostu pokazujących, jak również Stany Zjednoczone są wciągane po prostu jako partner trwały, stabilny do Arabii Saudyjskiej. No i myślę, że taka polityka będzie kontynuowana i niezależnie od zgrzytów, zmian, które tutaj następują, ona będzie trwała. A mówiąc o zmianach, to już w najwyższym skrócie można powiedzieć, że Saudyjczycy wyobrażają sobie, że zagrożenia globalne, które w tej chwili występują, są dla nich niekorzystne. Opowiadają się za bardziej wielobiegunowym i zróżnicowanym światem. Chcieliby w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi odejść już zdecydowanie od roli klienta, a nadać tym stosunkom bardziej partnerski charakter, no i jednocześnie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi w dalszym ciągu po prostu wpływać na sytuację w regionie, w świecie, odgrywać tutaj Arabia Saudyjska zawsze odgrywała rolę znacznie większą niż wynikałoby to no, z wielu innych takich technicznych parametrów. Na to wpływała również oczywiście specjalna tutaj sytuacja Arabii Saudyjskiej, jeżeli chodzi o właśnie święte miejsca islamu i jej rolę jako państwa właśnie, które w świecie islamskim stara się zachować funkcję tego lidera, który wpływa jednocześnie na swoich partnerów i na inne kraje. Dziękuję bardzo. Chciałem tutaj kontynuować temat, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, dlatego że wspomina Pan, że sojuszem Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych nie będzie tak łatwo zachwiać i pomimo jakichś chwilowych niesnasek on będzie kontynuowany. I chciałem tutaj wspomnieć dwa wydarzenia, zapytać, co Pan o tym sądzi i czy ten sojusz jest naprawdę tak bardzo trwały. Dwa wydarzenia, które przypadają na początek takiej aktywnej publicznej działalności księcia Mohammeda bin Salmana i też zarazem na początek prezydentury Donalda Trumpa. Pierwsze to jest planowane wejście na giełdę Saudi Aramco, które od bardzo wielu pokoleń, od momentu, kiedy ta firma powstała, działało w taki sposób rodzinno-królewski, że rodzina królewska sprawowała... Na początku działało jako firma amerykańska. Na początku jako firma amerykańska, ale że teraz ponoć nie spełnia standardów zachodnich i ogólnie szeroko rozumianych standardów koncernu paliwowego zachodniego i książę Mohammed bin Salman usiłował wprowadzić ją na giełdę i myślał tutaj poważnie o giełdzie amerykańskiej, gdzie nie pozwolono na to IPO, dlatego że po pierwsze firma nie spełniała standardów, a po drugie byłaby dużym zagrożeniem dla firm amerykańskich. No i druga sprawa to jest Saudyjski Narodowy Fundusz Inwestycyjny stworzony we współpracy z japońskim SoftBankiem, który bardzo aktywnie chciał wejść w inwestycje technologiczne w Kalifornii, tylko że jego skala jest tak ogromna, że banki inwestycyjne i takie instytucje inwestycyjne amerykańskie nie chciały na to pozwolić, dlatego że zachwiałby całym rynkiem i byłoby go stać na inwestowanie we wszystko. I właśnie to są dwie takie próby, wejście Aramco, które ostatecznie, z tego co pamiętam, weszło na giełdzie w saudyjską i jest prawdopodobnie największą firmą świata, niektórzy uważają. Oprócz tego właśnie ten fundusz inwestycyjny narodowy. No to są właśnie takie próby wybicia się na niezależność Arabii Saudyjskiej, na przestanie być klientem Stanów Zjednoczonych, plus zacieśnienie relacji z Chinami, też takie przyjazne gesty w stronę Rosji w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. I właśnie, czy jednak ten sojusz jest tak trwały, czy da się nim zachwiać przez takie właśnie gesty i próby wybicia się na autonomię? Częściowo Pan sam odpowiedział na to pytanie, mówiąc o tym, że są zagrożone jakieś interesy. Oczywiście, jeżeli interesy są zagrożone, to praktycznie rzecz biorąc ta druga strona stara się utrudnić życie swojemu nawet najbliższemu partnerowi czy sojusznikowi. Aramco stopniowo się prywatyzuje i nie ma problemów z ściągnięciem tutaj pieniędzy, choć oczywiście lepiej by się czuło na giełdzie nowojorskiej, a nie koniecznie na giełdzie w Riyadzie czy gdzieś indziej. Ja myślę, że tutaj jedną rzecz trzeba powiedzieć. Arabia Saudyjska, jak wspomniałem, współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi w Afganistanie. Z mujahidinów afgańskich, wyszkolonych między innymi właśnie przez oba te kraje,
powstała Al-Kaida. Organizacja, która w wielu przypadkach no, była prowadzona przez różnego rodzaju służby specjalne poszczególnych krajów. Ale faktem jest również 11 września, to co się stało i obecność tam przede wszystkim głównie Saudyjczyków wśród terrorystów, co do dzisiaj odbija się echem i w Arabii, w Stanach Zjednoczonych prowadzone są rozprawy sądowe, które starają się doprowadzić do no, przerzucenia odpowiedzialności i wyegzekwowania tej odpowiedzialności już w sądach, co się przekłada na ewentualne ogromne pieniądze, które rodziny ofiar żądają. I tutaj również Stany Zjednoczone przyjęły taki akt o odpowiedzialności za wspieranie terroryzmu i w związku przede wszystkim z Afganistanem, ale nie tylko, no też tutaj Arabia Saudyjska jest nacenzurowanym. Saudyjczycy nie ulega wątpliwości, boją się, że w którymś momencie, bo Amerykanie również ze strony niektórych osobistości w administracji no, sugerowali, że tutaj ta odpowiedzialność finansowa może być w Stanach Zjednoczonych egzekwowana i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których również Saudyjczycy z takim wielkim rozpędem na giełdę amerykańskie się nie pchają, ale inwestycje pozostają. Ja zresztą wspomnę taką historię. Współpracowałem w Arabii Saudyjskiej z rodziną Ben Ladenów. To był wtedy największy koncern budowlany na Bliskim Wschodzie. Oni starali się, że również byli zainteresowani inwestycjami w Polsce. No i po 11 września Bakr Bin Laden, szef koncernu, przedstawił w naszej ambasadzie całą dokumentację poświadczoną notarialnie o tym, jak odcinają się od tego swojego brata przyrodniego Osamy Bin Ladena i w związku z tym jak gdyby potwierdzał swoją wiarygodność wobec naszej ambasady, biorąc pod uwagę plany inwestycji w Polsce ówczesne. I wybierał się po 11 września do Polski, zadzwonił do mnie i pyta się, czy dostanie wizę. Ja mówię, oczywiście dostaniesz, miał paszport dyplomatyczny. No ale jako solidny urzędnik wysłałem informację do Warszawy, że taką decyzję tam podjęliśmy i żeby oczekiwali kolejny raz zresztą, tylko że wcześniej przyjeżdżał przed 11 września do Warszawy. Od pani wiceminister spraw wewnętrznych otrzymałem po paru dniach depeszę, że mniej więcej sprowadzającą się do tego, my go nie wpuścimy. No więc prawda, w takiej sytuacji, żeby uniknąć jakiejś konfuzji, zastanawiałem się, co zrobić, żeby i wilk był syty, i owca cała. No i postanowiłem pójść do ambasadora amerykańskiego, przedstawiłem mu, mówię, taką sytuację. Mówi, możesz mi tutaj coś ze swojej strony podpowiedzieć? A mówi, oczywiście, proszę bardzo, bierz, mówi, tutaj ten długopis i pisz od razu, że ambasador amerykański powiedział, cytuję, prezydent Stanów Zjednoczonych uważa prezesa szejka Bakra Bin Ladena za swojego przyjaciela i osobiście jest zaangażowany w to, żeby wszystkie jego interesy inwestycyjne i biznesowe w Stanach Zjednoczonych nie uległy jakimś tam zakłóceniu. Także to pokazuje jednocześnie po prostu też skalę również bardzo głębokich powiązań związanych także z przeżenieniem się wiele osób z tej właśnie z elity saudyjskiej ma żony amerykańskie, zresztą żoną pierwszego ambasadora Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych była Polka, napisała bardzo fajną książkę, jak przyjechała
do Dżeddy w latach, kiedy rzeczywiście Arabia Saudyjska była obyczajowo bardzo zacofana. The Drop of the Veil, wspaniała rzeczywiście książka, ale tutaj, żebyśmy nie brnęli w ślepe uliczki czy różnego rodzaju korytarze, moja osobista opinia jest taka, że się czasy zmieniają. Dotychczasowe to partnerstwo i sojusz między Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską już pewnie nie będzie nigdy wyglądał tak jak dotychczas. Również zmienia się świat i ta filozofia, tak zresztą jak zostało to określone w planie czy w zapowiedzi dzisiejszego spotkania, ta filozofia saudyjska polega na tym, żeby utrzymywać jak możliwie partnerskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, rozwijać współpracę handlową i inwestycyjną, również wzajemną, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale również tu wchodzą wysokie technologie, sztuczna inteligencja, wodór, prawda, i bardzo reaktory atomowe, wiele innych rzeczy. A w przypadku Rosji prowadzić pragmatyczną politykę dyktowaną interesami naftowymi własnymi i przyszłością rynku naftowego i gazowego również, ponieważ Arabia Saudyjska tradycyjnie kojarzy się z ropą naftową przede wszystkim, ale jest to jednocześnie kraj, który no, ma potężne zasoby gazu, z tym, że one są w większości wykorzystywane na użytek wewnętrzny. Przede wszystkim to jest, Saudyjczycy mają kilkadziesiąt potężnych odsalarni wody morskiej, one są potwornie energożerne i tutaj ten gaz przede wszystkim do ocalania wody jest przede wszystkim używany. I to jest jak gdyby taka filozofia w odniesieniu do tych trzech kierunków. Natomiast, tak jak już wspomniałem w przypadku Bliskiego Wschodu, te zmiany zachodzące w świecie i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, one między innymi powodują, że Saudyjczycy są coraz bardziej zainteresowani wygaszaniem konfliktów, jakimś porządkowaniem sytuacji, braniem większej odpowiedzialności również w sferze bezpieczeństwa na siebie. Oczywiście to zakłada między innymi współpracę z sąsiadami w ramach Rady Współpracy Państw Zatoki, ale również te właśnie kontakty z Izraelem. Jak one wyglądają? No między innymi w ubiegłym roku Saudyjczycy przekazali $2 miliardy zięciowi byłego prezydenta Donalda Trumpa. Na co? Na zasilenie jego funduszu inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie startupów w Izraelu. Czyli proszę bardzo, nie mamy stosunków. Nie włączyliśmy się do porozumienia Abrahama, tak jak Emiraty czy Egipt, ale jednocześnie dajemy tutaj ze swojej strony zielone światło, czynimy gesty. Oczywiście pewnie gdyby była taka sytuacja, to pewnie i tutaj kogoś z otoczenia prezydenta Bidena w ten sposób gotowi byliby wesprzeć. Dziękuję za odpowiedź. Zanim właśnie dojdę do porozumień abrahamowych i do tego aspektu współpracy z Jaredem Kushnerem, czyli tutaj z zięciem Trumpa, z którym najwięcej było załatwiane przez Mohameda bin Salmana, to chciałem zapytać właśnie o to normowanie stosunków z sąsiadami, bo wiemy, że Arabia Saudyjska nie żyje zbyt dobrze z Katarem, przynajmniej próbuje wyrównywać te relacje jakoś w ostatnim czasie, ale w momencie największych napięć był nawet pomysł, żeby Katar obkopać dookoła i odciąć się zaporą wodną od niego. W czasie, kiedy Arabia Saudyjska... A jeszcze wcześniej, żeby interweniować zbrojnie i zrobić tam porządek. Tak, że na wzór interwencji irackiej w Kuwejcie. Też wiadomo, że w momencie, kiedy Arabia Saudyjska usiłowała się bardziej odciąć od tego skojarzenia z talibami, z rodziną Bin Ladenów, to w tym samym czasie w Katarze funkcjonowała reprezentacja dyplomatyczna talibów przegnanych z Afganistanu i bardzo wiele rozmów z Amerykanami odbywało się właśnie w Katarze
przez tą reprezentację dyplomatyczną. No i właśnie, w jaki sposób Arabia Saudyjska radzi sobie z takim dość trudnym sąsiadem jak Katar, który dobrze potrafi współpracować z Iranem, z Turcją również, być wobec Arabii Saudyjskiej dość wrogi, mimo bycia małym państwem, i utrzymywać u siebie jeden ze swoich największych atutów, czyli telewizja Al Jazeera, która jest mocno krytyczna wobec Arabii Saudyjskiej, co dla rodziny królewskiej jest nie do zniesienia. Jeśli chodzi o talibów, to muszę powiedzieć, że będąc w Riyadzie ambasadorem, niejednokrotnie spotykałem się z ambasadorem talibów, czy Afganistanu pod rządami talibów, i funkcjonował tam bez specjalnego rozgłosu, ale do 11 września był oficjalnie zapraszany i uczestniczył w różnego rodzaju wydarzeniach dyplomatycznych. Natomiast potem został rzeczywiście schowany. Także tutaj te relacje są bardzo skomplikowane. Katar o tyle różni się od Arabii Saudyjskiej, że uważa, że umiarkowane ruchy islamskie mają ważną rolę do odegrania w świecie muzułmańskim, w poszczególnych państwach. Stąd między innymi dobre relacje Kataru z Turcją, stąd poparcie dla prezydenta Mursiego w Egipcie, jedynego właściwie jak dotąd demokratycznego prezydenta tego kraju, obalonego później przez dzisiejszego prezydenta Sisi, ale jednocześnie Katar podtrzymywał również różnego rodzaju kontakty z bardziej ekstremistycznymi ugrupowaniami, takie jak talibowie. Choć jeżeli już jesteśmy przy radykałach na Bliskim Wschodzie i w okolicach, to trzeba powiedzieć, że tam właściwie każdy, komu tylko na tym zależało, mógł mieć swojego terrorystę, który dla niego był może i radykałem, ale realizującym jego interesy i otrzymującym jego pieniądze, a stara zasada mówi, że kto pieniądze daje, to potem i muzykę decyduje, jaka muzyka ma być grana. Oczywiście dla drugiej strony ten sam, prawda, bojownik, powiedzmy sobie, jest już terrorystą i wzajemnie to się wymienia. Niestety nasi przyjaciele amerykańscy, a troszkę też im pomogliśmy w tym, doprowadzili do tego, że na Bliskim Wschodzie jest potężny chaos, potężne zamieszanie i w zasadzie w wielu państwach nastąpiła dekompozycja całego aparatu państwowego, państwa stały się dysfunkcjonalne i Saudyjczycy to wreszcie też zaczęli zauważać. Co ciekawe, to i Arabia Saudyjska, i Katar reprezentują ten sam nurt w islamie, wahabicki, i powinny być jak gdyby blisko w związku z tym, ale fakt jest taki, że wszystkie kraje, te zwłaszcza najważniejsze zatoki, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty i Katar, dysponujące ogromnymi pieniędzmi, konkurują ze sobą i to konkurują na wszystkich forach, niezależnie od tego, że oczywiście funkcjonuje Rada Współpracy Zatoki. Konflikt z Katarem został zażegnany, co między innymi umożliwiło w miarę płynne przeprowadzenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze. Bez tego byłoby zapewne trudne. Pan wspomniał o kopaniu tutaj pomysłu, żeby półwysep katarski przerobić na wyspę. Na szczęście się to nie stało, ale między innymi na tym konflikcie ucierpiały wielbłądy, w którymś momencie nastąpiła po prostu deportacja całych stad, kilkudziesięciu tysięcy wielbłądów, które tradycyjnie pasły się, nie respektując przesadnie granic, tak jak i wielu Beduinów robi, pasły się po stronie saudyjskiej. W tej chwili te relacje są w miarę poprawne.
Książę Mohammed bin Salman był w Doha również podczas mundialu. Emir Kataru wielokrotnie też był w Arabii Saudyjskiej, uczestniczył między innymi w szczycie, w spotkaniu w grudniu z prezydentem Xi Jinpingem, prezydentem Chin. No i można powiedzieć, że pewnie każdy z tych krajów z jednej strony zachowa jakiś obszar współpracy, tak jak jest to dotychczas, ale z drugiej strony będzie bronił swoich interesów i jednocześnie no, w ramach tych interesów specyficznej polityki, którą każdy prowadzi. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. I kolejnym państwem, z którym Arabia Saudyjska ma niełatwe relacje i ma te relacje już dość od dawna, z którym jest teraz w ostatnim czasie też skonfliktowana, jest Turcja. W takiej notatce na temat naszego spotkania, umieszczonej przed spotkaniem, wspomniał Pan, że Arabia Saudyjska ma historyczne pretensje do Turcji, która w czasach Imperium Osmańskiego okupowała Półwysep Arabski. Aktualnie też widać trochę przejawy tego w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej, ale też Arabia Saudyjska bardzo sobie odważnie poczynała na terytorium Turcji, na przykład morderstwo wspomnianego już przez pana Jamala Khashoggi'ego wydarzyło się właśnie w Stambule i ponoć oburzyło osobiście prezydenta Erdogana, który bardzo, bardzo chciał interweniować w tej sprawie i bardzo tę sprawę nagłaśniał w mediach międzynarodowych i turecki wywiad dawał do tych mediów kontrolowane przecieki przez dłuższy czas właśnie, żeby sprawę zaognić i żeby o niej nie zapomniano. Skąd takie trudne relacje z Turcją i jakie są perspektywy relacji dwustronnych Arabia Saudyjska-Turcja? Tutaj zadrażnienia w stosunkach, one przede wszystkim są, no mają oczywiście ten wymiar historyczny, ale również są związane z ambicjami Turcji odbudowy Imperium Osmańskiego. To teraz widać, że cały ten program nie bardzo wychodzi i chyba Turcja z niego zrezygnuje i kolejna, być może najważniejsza sprawa, no to jest kwestia formy rządów w Turcji, no i obecności u władzy partii umiarkowanych islamistów. Natomiast jak ktoś mówi wobec Saudyjczyków umiarkowani islamiści, to oni tam jednak kategorie podwyższają. Oczywiście, ponieważ uważają, no, tak jak w przypadku Egiptu, Mursiego, Bractwa Muzułmańskiego, innych organizacji, że to jest po prostu ich wróg, z którym no, po prostu najlepiej zlikwidować. Z tym, że również tutaj w przypadku Turcji ostatecznie zwyciężył pragmatyzm, bo to nie było tylko to, że Arabia Saudyjska po prostu miała pretensje do Turcji. Te stosunki były wzajemnie bardzo skomplikowane i złe. De facto one zostały już przynajmniej uporządkowane. Między innymi no, Arabia Saudyjska okazała jeszcze na kilka miesięcy przed trzęsieniem ziemi w Turcji duże wsparcie dla liry tureckiej, dla budżetu, przekazując depozyty finansowe duże dla wsparcia banku centralnego. Wielu Saudyjczyków inwestuje w Turcji. Turcja również jest ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Arabii Saudyjskiej. I myślę, że w tej chwili możemy mówić o jakimś wyprowadzeniu tych relacji na prostą. No i zobaczymy, jak to się będzie układało ze względu na konsekwencje trzęsienia ziemi, ponieważ Turcja stoi w tej chwili przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Na ten kryzys, który kraj przeżywa, kłopoty we wszystkich dziedzinach, nałożyły się jeszcze skutki trzęsienia ziemi, które będą rzeczywiście długotrwałe i bardzo bolesne. No, Arabia Saudyjska, tak jak i pozostali sąsiedzi, zareagowali dużą pomocą, wsparciem. Natomiast no, interesy pozostają rozbieżne, również rozbieżne interesy. Przecież są Turcji i Arabii Saudyjskiej w Syrii, gdzie Turcja jest obecna. One również wpływają i na
rejon Idlibu, gdzie jest opozycja, no i na pozycję normalizacji relacji w ogóle Damaszku ze światem arabskim. Przecież też wiele krajów arabskich próbowało również na ostatniej konferencji na szczycie w Algierze doprowadzić do odwieszenia Syrii w ramach Ligi Państw Arabskich. No to się nie udało. Myślę, że teraz też kwestia trzęsienia ziemi i de facto katastrofy ogromnej w Syrii będzie powodowała też no, jakieś złagodzenie w tych relacjach i uporządkowanie. Choć na Bliskim Wschodzie te problemy są naprawdę tak głęboko zakorzenione i w przeszłości, i w różnych interesach, że bardzo trudno coś ruszyć. No przecież mamy tutaj do czynienia chociażby z Irakiem, gdzie Stany Zjednoczone i koalicja zachodnia myślały, że da się uporządkować, no ale może by się i dało uporządkować sytuację i doprowadzić do przekształcenia Iraku w nowoczesne, demokratyczne państwo, gdyby nie rozliczne błędy popełnione przez administracje amerykańskie, zarówno w Waszyngtonie, jak i te urzędujące w Bagdadzie. No i innym przykładem też potrzeby zmiany myślenia, wyciągnięcia wniosków jest Afganistan, gdzie po 20 latach obecności trzeba było po prostu się stamtąd niekoniecznie najbardziej eleganckiej formie wyprowadzić, pozostawiając kraj właśnie talibom. Także tu mamy do czynienia rzeczywiście również dla polskiej polityki. Jest to wyzwanie w wielu miejscach, choć oczywiście nie jesteśmy tam nadzwyczaj aktywni, ale też w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa Zachodu, a w związku z interesami gospodarczymi w wielu przypadkach staramy się tam zaistnieć. Dziękuję bardzo. Zanim zapytam o polski udział i tutaj jakieś polskie akcenty w historii Arabii Saudyjskiej, w aktualnych relacjach zagranicznych Arabii Saudyjskiej, chciałem wrócić znowu do tematu księcia Mohammeda bin Salmana, dlatego że on przez ostatnich kilka lat z jednej strony odznacza się takimi dużymi gestami, jak na przykład budowa Nijomu, jak próby wygaszenia różnych regionalnych konfliktów, z drugiej strony te konflikty zaostrza, tak jak na przykład wybuch wojny w Jemenie, ale jest jedno wydarzenie, które myślę umknęło uwadze obserwatorów, aż nie zostało aż tak dobrze zauważone, jak na przykład zabójstwo Jamala Khashoggiego, i to było porwanie premiera Libanu. W pewnym momencie Mohammed bin Salman... Jego obywatela ma również obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Tak, wiemy, że tutaj ojciec Mohammeda bin Salmana przyjaźnił się z ojcem premiera Libanu, który też był premierem Libanu, i wyniósł go do fortuny, którą on później osiągnął. No ale właśnie, skąd takie porwanie? Po co tak radykalne kroki w momencie, kiedy zyskuje się dość dużą rozpoznawalność międzynarodową, które ją momentalnie osłabiają i zabijają? To sami również politykom i osobom na szczytach władzy chyba puszczają nerwy. No i może niekoniecznie podejmują bardzo przemyślane decyzje. Uprowadzenie premiera Libanu było związane oczywiście z sytuacją wewnętrzną, przede wszystkim w Libanie, z działaniami, jakie sobie Arabia Saudyjska winszowała, że powinny być przez rząd prowadzone, a przede wszystkim wzięcie się poważniej za no, odsunięcie od władzy Hezbollahu, który znowu, tak jak mówiliśmy o braciach muzułmańskich czy o nurcie islamskim we władzach Turcji, no to ten Hezbollah finansowany przez największego wroga Arabii Saudyjskiej, czyli Iran, był zawsze kością niezgody tutaj i powodem problemów. Arabia Saudyjska przez długi okres czasu wspierała finansowo również rząd w Libanie, starając się, żeby umocnić jego pozycję, zbudować siłę armii, sił specjalnych właśnie dla przeciwdziałania Hezbollahowi. No i myślę, że taka prosta, najprostsza odpowiedź, jaką można w tym przypadku przekazać, to, że premier Hariri zbyt
zbyt no, łagodnie czy zbyt mało asertywnie podchodził po prostu do porządkowania sytuacji wewnętrznej w Libanie. Może zresztą z perspektywy dzisiejszej, jak popatrzymy na to, co się w Libanie dzieje i na potężną zapaść we wszystkich dziedzinach tego kraju, no to może rzeczywiście, gdyby działania te rządowe jakieś były bardziej odważne i nie doprowadziły przy tym do konfrontacji, a do jakiegoś ustalenia modus operandi, no to mogłoby się okazać, że Saudyjczycy mieli rację, że gdzieś tam trochę tym premierem Libanu potrząsnęli. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź i kolejny kierunek, który chciałem zapytać i który wiem, że na ten temat można by akurat książkę napisać spokojnie, ale jest to niezwykle ważne wydarzenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych Arabii Saudyjskiej. Mianowicie, kiedy zaczęła się tak bliska współpraca z Chinami i jak do tego doszło, że w krótkim czasie obrót handlowy z Chinami przekroczył obrót handlowy ze Stanami Zjednoczonymi? No, to nie jest trudno odpowiedzieć. Ja wcześniej mówiłem o tym, że jednym z elementów sojuszu saudyjsko-amerykańskiego był ten komponent naftowy. Tylko Stany Zjednoczone poprzez rozwój technologii wydobycia zarówno ropy, jak i gazu doszły w pewnym momencie do samowystarczalności. Oczywiście to sukcesywnie następowało i dla Arabii Saudyjskiej rynek amerykański po prostu z każdym rokiem się kurczył. Natomiast no, założenie tej produkcji mniej więcej na poziomie 10 milionów baryłek dziennie było pewnym takim dogmatem w polityce saudyjskiej. W związku z tym trzeba było coś z tą ropą robić, czyli szukać po prostu innych partnerów. Na ten spadek i w rezultacie praktycznie zaprzestanie eksportu ropy saudyjskiej do Stanów Zjednoczonych nałożył się okres wzrastającej potęgi gospodarczej Chin, która wymagała coraz większych ilości ropy naftowej. I tutaj Arabia Saudyjska jak gdyby no, skorzystała z naturalnej możliwości i jednocześnie było to wyjście naprzeciw jej potrzebom. I tutaj co się okazało, co jest do dzisiaj bardzo ważnym elementem nie tylko w stosunkach właśnie, nie tylko w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej, że Chińczycy przyszli z zupełnie nowym pomysłem na współpracę odróżniającym się od amerykańskiego i również w dużym stopniu europejskiego. Nie pytali, jaką macie władzę, nie postulowali, co w zakresie praw człowieka trzeba zmienić, czy podpowiadali, co trzeba robić. Nie straszyli, prawda, że zepchną do roli pariasa, czy spowodują, tak jak zdarzyło się prezydentowi Trumpowi, usunięcie władzy saudyjskiej w ciągu paru dni, tylko solidnie płacili, podpisywali kontrakty na wiele lat, czyli stabilne, pozwalające również planować własną produkcję i planować rynek. Proponowali jednocześnie no, pewien komponent własny, czyli towary. Sprzedajemy, kupujemy ropę, sprzedajemy wam towary, których potrzebujecie. Taniej niż amerykańskie, a bardzo często podobnej albo porównywalnej jakości. Co więcej, Chińczycy bardzo szybko zaoferowali pogłębioną współpracę. Przykład, finansujemy w Arabii Saudyjskiej rafinerię w Yanbu. Dobrze, wkładamy te 6-7 miliardów dolarów, ale jednocześnie zapraszamy Saudyjczyków, żeby coś podobnego zrobili u nich. I zrobili za podobne pieniądze. Czyli znowu następuje pewne powiązanie bardzo głębokie i odpowiadające wzajemnym interesom.
Oczywiście cały ten Arabia Saudyjska jest fragmentem działalności chińskiej w skali globalnej i w skali regionalnej. Ja oceniłem to wstępne zaangażowanie chińskie na Bliskim Wschodzie jako element, że był to element traktowania Bliskiego Wschodu jako drogi do Europy w ramach pasa, w ramach szlaku, ale po prostu przede wszystkim tranzytu, żeby to było jeden z bezpiecznych korytarzy transportowych dla towarów chińskich, zresztą w jedną i w drugą stronę. I bardzo szybko Chińczycy zorientowali się, że Bliski Wschód sam w sobie jest dla nich wartością, że jest chłonnym rynkiem, że jest miejscem, gdzie są potężne kapitały i gdzie jest klimat po prostu sprzyjający wejściu Chińczyków. Dlatego się bardzo szybko zakorzenili. Praktycznie rzecz biorąc, poza dwoma czy trzema krajami Bliskiego Wschodu, mają ze wszystkimi podpisane porozumienia o współpracy w ramach pasa i drogi. Prowadzą politykę, która no, jak gdyby tu została upubliczniona podczas wizyty, o której wspomniałem w grudniu, prezydenta Chin w Arabii Saudyjskiej, kiedy jest główny partner w postaci Arabii Saudyjskiej, bo największy kraj z największymi pieniędzmi, z największą ropą naftową, ale jednocześnie drugi komponent, to jest komponent bezpośrednio regionalny, czyli kraje naftowe i gazowe zatoki, inaczej mówiąc Rada Współpracy Zatoki jako ten krąg. No i trzeci krąg, praktycznie rzecz biorąc, cały region arabski, bo odbyły się trzy szczyty. Czyli tutaj pomysł saudyjski, pomysł chiński również jest taki, że Arabia Saudyjska w wielu przypadkach była promotorem, jak gdyby pośrednikiem, jeżeli chodzi o wchodzenie chińskiego biznesu do innych krajów. Proponują joint ventures różnego rodzaju. Zaproponowali również współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. I Saudyjczycy na to idą. I tutaj jest coś, wydaje mi się, niezwykle ważnego. Mianowicie, no, w którym momencie Stany Zjednoczone uznają, że ten zakres współpracy i konkretne przedsięwzięcia zagrażają ich interesom i podejmą jakąś formę no, bardziej zdecydowanego przeciwdziałania. Moim zdaniem te czerwone linie takie w sferze gospodarki dla Stanów Zjednoczonych są generalnie rzecz biorąc dwie. Jedna to porozumienie o wolnym handlu między Chinami i no, nie tylko Arabią Saudyjską, ale prawdopodobnie krajami GCC Zatoki. I druga sprawa, która coraz bardziej jest jak gdyby dyskutowana i już w bardziej konkretnym wymiarze, to jest możliwość odejścia od rozliczeń części transakcji naftowych w dolarach. To jest bardzo, myślę, tutaj dla Stanów Zjednoczonych, no wręcz groźba, to jest coś, jakiś rodzaj nieprzyjaznego aktu, ponieważ znowu, o tym żeśmy nie mówili bezpośrednio, ale również w okresie powojennym, po II wojnie światowej, dolar zawdzięczał przez bardzo długie dekady swoją pozycję w saudyjskiej ropie. Stabilności tutaj i współpracy w zakresie ropy był tutaj i aprecjonowany i jednocześnie był no, jak gdyby jednym z elementów tutaj jego siły było właśnie powiązanie z saudyjską ropą. Także tutaj trzeba po prostu obserwować te zmiany, które następują, ponieważ one są również dla nas istotne, dla Europy, o której tutaj specjalnie
żeśmy właściwie nie rozmawiali, ale też Europa przez całe dekady pozostawiła Bliski Wschód w dużym stopniu w gestii amerykańskiej, zaniedbała wiele spraw i raczej importowała problemy niż przyczyniała się do ich regulowania. A te problemy to między innymi terroryzm, to migracje, to oddanie też dużej części tego bliskowschodniego tortu, chociażby w tej chwili Chińczykom, to nieumiejętność na przykład oddziaływania na tyle silnego, żeby doprowadzić do wznowienia porozumienia nuklearnego z Iranem. No, my myślę tutaj za mało rozmawiamy właśnie i o szansach, ale jednocześnie o zagrożeniach, jakie dla Europy płyną z Bliskiego Wschodu, ponieważ w tej chwili Europa praktycznie rzecz biorąc w dużym stopniu odcięła się od rosyjskich surowców energetycznych. W dużym stopniu ta dywersyfikacja nastąpiła na partnerów na Bliskim Wschodzie. To się tylko częściowo udało zrobić, no bo te rynki nie są przecież aż tak elastyczne, żeby można z dnia na dzień, nie wiem, produkować nie 10, a 15 milionów baryłek dziennie, żeby rosyjski ubytek tutaj dla Europy uzupełnić. Ale w tej trudnej sytuacji, kiedy jesteśmy też, często te nitki są bardzo łatwe do przerwania tutaj, a bezpieczeństwo energetyczne to jest w ogóle element bezpieczeństwa narodowego. Możemy sobie wyobrazić, że w przypadku jakiegoś konfliktu, a tam w każdej chwili wokół Iranu, wokół Iraku może ten konflikt wybuchnąć, no może się okazać, że raz miejsca wydobycia, miejsca przetwórstwa i drogi transportowe ropy naftowej i gazu zostaną zdecydowanie zagrożone. No i dla Europy myślę, że przynajmniej gdyby to miało nastąpić w bliskiej perspektywie, byłaby to katastrofa. Dziękuję. Już zbliżając się trochę w stronę końca, ale jeszcze chciałem zapytać bardziej dokładnie o relacje z Chinami, dlatego że wiemy, że Chiny starają się dostarczać Arabii Saudyjskiej dość nowoczesne technologie, również z zakresu zbrojeniowego, z zakresu cyberbezpieczeństwa. Na ile te technologie są konkurencją dla Stanów Zjednoczonych, na ile Stany Zjednoczone są w ogóle zaniepokojone, że zostaną wyparte z rynku saudyjskiego? I drugi, bardziej rozbudowany element pytania, coś, o czym już Pan wspomniał, że jest rozważane, żeby rozliczać się w juanie za ropę naftową, ale tych motywów rozliczenia się w walutach lokalnych pojawia się teraz coraz to więcej, dlatego że Indie opracowują system rozliczenia w rupii i rublu razem z Rosją. Mówi się o tym, że on lada dzień wejdzie do funkcjonowania, jeszcze nie wszedł od pół roku, ale jest to dyskutowane. Istnieją regionalne systemy rozliczeń pomijające dolara. Teraz też niedawno Egipt, rozliczając się za ropę naftową, z kimś chciał się rozliczyć w funtach egipskich, ale nie jestem pewien, czy z Arabią Saudyjską, czy z Katarem za gaz to było. W każdym razie, czy taka zmiana i odejście od rozliczeń w dolarze właśnie na linii Arabia Saudyjska-Chiny to może być duży precedens dla światowego handlu i taki duży wstrząs, który trochę odejdzie od monopolu dolara w przyszłości? Tak jak obserwuję wzrost chińskiego zaangażowania w Arabii Saudyjskiej czy w ogóle na Bliskim Wschodzie, to muszę odnotować, że Chińczycy bardzo starają się, żeby na czułe punkty amerykańskie, na odciski Amerykanom nie naciskać i nie prowokować, bo zdają sobie sprawę, że Amerykanie mają na Bliskim Wschodzie 50 tysięcy żołnierzy w bazach, kilkunastu bazach rozlokowanych we wszystkich krajach Zatoki i Bliskiego Wschodu. No właściwie cały park uzbrojenia, amunicja, systemy, no i ochrona powietrzna, to są systemy amerykańskie, czasami zachodnioeuropejskie. I tutaj czasami w mediach, w propagandzie świadomie zwiększa się czy to zagrożenie, jakie potencjalnie jest.
To, co Chińczycy dotychczas osiągnęli, to jest jakiś ułamek, po prostu jakiś maleńki wyłom, ale on jest oczywiście uważnie obserwowany w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie dostaw uzbrojenia. Bardziej może w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jest widoczne, bo tam na przykład Emiratczycy zamówili eskadrę myśliwców przechwytujących. To już jest no, jakiś element, który też no, budzi niepokój. Ale to wszystko no, jak na razie, pewnie Stany Zjednoczone uważnie to obserwują, ale jak na razie to nie powoduje jakichś tutaj większych nacisków. Zresztą no, podobna sytuacja jest również w przypadku Izraela, który w wielu niektórych dziedzinach no, tak daleko poszedł na współpracę technologiczną, że zaczęło się to ocierać już o tajemnice wojskowe i jakieś programy, które są związane również ze współpracą izraelsko-amerykańską w dziedzinie bezpieczeństwa. Także to jest jakiś problem, bo Chińczycy są asertywni. Szukają po prostu krok po kroku tych punktów zaczepienia i właśnie tu przechodzimy do drugiego pytania. Takim punktem zaczepienia no, są również perspektywy czy namawianie do odejścia od dolara w rozliczeniach naftowych. To jest jednym z elementów w ogóle osłabienia roli gospodarki amerykańskiej po wzroście gospodarczym potęgi Chin. Natomiast moje osobiste odczucie, oparte też na znajomości analiz finansistów wybitnych, jest takie, że jeszcze bardzo długo dolarowi żadna inna waluta w większym zakresie nie będzie zagrażała. To jest jeszcze dość odległa perspektywa. Zresztą w tej chwili, jeżeli się nie mylę, 60% rezerw finansowych na świecie, walutowych na świecie jest w dolarach. Rezerwy w juanach to jest 3% i pewnie to się szybko nie zmieni. Poza tym Stany Zjednoczone zaczęły wyciągać wnioski z dotychczasowej polityki globalizacji i de facto od tej globalizacji odchodzą, starając się po prostu promować własne interesy gospodarcze, które no, nie tylko są w kontrze do interesów chińskich, ale w niektórych przypadkach również w kontrze do interesów europejskich. I tutaj parę przykładów tego rodzaju mamy. Ja myślę, że trzeba na to wszystko patrzeć z punktu widzenia no, generalnych zmian dokonujących się w świecie, ponieważ z całą pewnością jesteśmy w okresie pewnego przełomu, przełomu o charakterze epokowym. Zmienia się pewna dotychczas nam znana rzeczywistość i będzie powstawała nowa rzeczywistość, co do której nikt nie wie, jak będzie tak naprawdę wyglądała. To oznacza jednocześnie bardzo często zaburzenia, wojny, konflikty, odchodzenie od tej współpracy, która była dotychczas chociażby w ramach globalizacji, no i coraz częstsze oscylowanie gdzieś tam na krawędzi już otwartego konfliktu bezpośredniego, a nie tylko wojen zastępczych w różnych regionach świata. No i no, w moim przekonaniu taką wojną zastępczą jest również dramatyczna wojna tocząca się u naszych granic w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Także te zmiany globalne będą następować. My powinniśmy również w Polsce zwrócić większą uwagę na naszą przyszłość, bo w tej chwili absorbują polskich i polityków, i polskich politologów, przede wszystkim te sprawy bezpośrednie związane z konfliktem toczącym się z wojną w Ukrainie. Natomiast po tej wojnie również Europa będzie wyglądała inaczej, nasze
interesy będą wyglądały inaczej i bez jakiejś poważniejszej dyskusji tego się, no, do tego się nie przygotujemy. Ja również też niedługo będę w tej chwili publikował kilka materiałów, gdzie zwracam uwagę właśnie na konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej, w tym również polityki gospodarczej, tej zmiany źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne, ponieważ ona pociąga za sobą niesamowite konsekwencje od kwestii deficytu w obrotach handlowych, no aż po pewne możliwości, które powstają w związku dla zwiększenia eksportu, dla ściągnięcia inwestycji, którymi dotychczas nie byliśmy zainteresowani. Inwestycja Saudi Aramco w Lotosie no jest tutaj jakąś jaskółką, tylko bardzo szybko okazało się, że ta jaskółka ma trochę takie przycięte skrzydła i więcej się miota niż lata. Myślę również, że i tutaj też no, będę starał się promować taką ideę, że w przyszłej odbudowie Ukrainy wiele możemy skorzystać po prostu współdziałając z krajami, które mają potężne środki finansowe i fundusze inwestycyjne, takie właśnie jak z tamtego obszaru. Także tu jest wiele do przemyślenia i również dla młodych ludzi, tak jak Państwo tutaj organizujecie, interesujecie się polityką zagraniczną, no są to wyzwania dzisiaj do obserwowania, a jutro do zajęcia się konkretnymi polskimi interesami. Dziękuję uprzejmie. Chciałem pana zapytać, czy jest jeszcze czas na poruszenie jednego wątku, czy tak, już? Tak, proszę bardzo. Koniecznie. Chciałem zapytać właśnie o to, nawiązał pan do wojny na Ukrainie. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Stany Zjednoczone usiłowały jak najszybciej zwołać międzynarodową koalicję, która by tutaj poparła sprawę ukraińską. I kraje standardowo przyjmowane jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie albo Arabia Saudyjska, były dość oporne na kontakt ze Stanami Zjednoczonymi. Przywódcy z prezydentem Bidenem nie chcieli w ogóle rozmawiać, za to chętnie rozmawiali z Putinem. I skąd bierze się tak duża różnica, gdzie Rosja nie jest ani strategicznym, ani finansowym, ani inwestycyjnym ważnym partnerem dla tych państw? Skąd bierze się taka, można powiedzieć, złośliwość względem Stanów Zjednoczonych w tak ważnym momencie? To znaczy, ja nie chciałbym powiedzieć, że to jest czasami odpłacanie złośliwością za złośliwości wcześniejsze. Natomiast myślę, że odpowiedź na pana pytanie tkwi w tym, o czym już wcześniej mówiłem. Mianowicie, że te kraje traktują wojnę w Ukrainie jako element konfrontacji globalnej Stanów Zjednoczonych z pretendentami innymi do tronu, czyli konfrontacji, w której oni nie mają swoich bezpośrednich interesów. Co więcej, ta konfrontacja może zagrozić ich interesom. Są niezadowolone z jednobiegunowego świata, ponieważ konsekwencje tego jednobiegunowego świata mają również w swoim bezpośrednim sąsiedztwie i widzą po swoich interesach. W związku z tym chciałyby bardziej wielobiegunowego świata, czyli że świata, w którym jest i silna pozycja Stanów Zjednoczonych, ale jakąś rolę też odgrywają Chiny, Rosja, być może Indie, być może jeszcze parę innych krajów, no i być może w którymś momencie jakiś obszar arabski też by się włączył, bo i takie ambicje są tutaj. Ja udzielam właśnie odpowiedzi przede wszystkim, że podstawowa sprawa, dlaczego kraje takie jak Arabia Saudyjska, ale również Izrael, bardzo bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, nie przyłączają się do sankcji, różnie głosują w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, czy te, które są w Radzie Bezpieczeństwa, są niechętne udzielaniu pomocy mającej jakikolwiek związek ze sferą militarną Ukrainie, ale z drugiej strony
No, trwająca wojna, ona jednak powoduje pewne zmiany. Rosyjska narracja już nie jest taka silna jak na samym początku, mimo że ona jeszcze dotychczas zwycięża w konfrontacji z narracją, powiedzmy, europejską czy amerykańską. I no, wydaje się, że po prostu również te kraje starają się też taką no, rodzaj neutralności utrzymać, która w sprawach humanitarnych na przykład jest bardzo istotna. No, Saudyjczycy na przykład poprzez agendy międzynarodowe w Polsce przekazali kilka milionów dolarów na pomoc uchodźcom ukraińskim. Bezpośrednio przekazali 6 milionów, kilkakrotne takie transze po 6 milionów już były. Inne kraje postępują podobnie. Na to podejście składa się chyba bardzo długie doświadczenie, że w przypadku, jeżeli jest konfrontacja między supermocarstwami, one kierują się swoimi interesami, natomiast sojuszników wykorzystują instrumentalnie. I na Bliskim Wschodzie mieliśmy z tym do czynienia, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale mówimy o Bliskim Wschodzie, niejednokrotnie. To jest zapamiętane i to jest jeszcze też rodzaj traumy i konsekwencja tego, co się gromadzi przez całe dziesięciolecia w tych relacjach. Sądzę, że to się nie zmieni. Myślę również, że tamte kraje nie są przekonane, jaki będzie ostateczny, zresztą pewnie nikt o tym nie wie, jaki będzie ostateczny wynik wojny w Ukrainie. Ja generalnie rzecz biorąc spraw europejskich staram się nie komentować, również jeżeli proszą o to telewizje czy sieci informacyjne z Bliskiego Wschodu, ale prawie dokładnie rok temu, już wreszcie pod presją odbiorców moich komentarzy na Facebooku, napisałem takie uwagi dotyczące wojny w Ukrainie. Będę starał się je teraz z okazji rocznicy jeszcze raz przywołać, ponieważ wszystko to, co napisałem po roku, pozostaje aktualne, a jak gdyby w największym streszczeniu to, co napisałem, to, że wojna będzie długa, bolesna i nieprzewidywalna. Dziękuję. Chciałem, jeśli pan teraz pozwoli, jakby kontynuować wątek jeszcze jeden, bo myślę, że wątek, który chciałem poruszyć, on nie padł, ponieważ nie chciałem rozmowy przeciągać, ale padł jako pytanie w komentarzu, a myślę, że warto go poruszyć. To jest ogólnie wężej najpierw relacje Arabii Saudyjskiej z państwami afrykańskimi, które są do jej najbliższe, nie tylko z Egiptem, ale też z państwami Afryki Subsaharyjskiej, no i szerzej aktywność Arabii Saudyjskiej ogólnie w Afryce. Czy Arabia w jakikolwiek sposób próbuje inwestować, jakoś uszczknąć kawałek dla siebie w tej rywalizacji Stanów Zjednoczonych, Chin, trochę Unii Europejskiej? Czy jestem aktywnym graczem, czy raczej to nie jest obszar jej zainteresowań? Arabia Saudyjska jest w Afryce aktywnym graczem, ale na małą skalę. To nie jest porównywalne z tym, co robią no, Chińczycy, czy Amerykanie, czy nawet Unia Europejska, która gdzieś tam też stara się w jakiś sposób zaistnieć. W dużym stopniu Saudyjczycy koncentrują się na krajach muzułmańskich. W Riyadzie działa kilka banków, które zajmują się też pomocą, banków również islamskich. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, zasadą jest, że te wielkie inwestycje są realizowane przez fundusze publiczne, de facto państwo, czyli publiczne fundusze inwestycyjne. Saudyjski fundusz inwestycyjny dysponuje aktywami w tej chwili około 600 miliardów dolarów i to się systematycznie powiększa, ale inwestuje przede wszystkim w przedsiębiorstwa dobrze funkcjonujące na świecie, czy związane z przemysłem wydobycia ropy i gazu, czy petrochemią.
w Afryce jest mniej możliwości i Saudyjczycy zdają sobie sprawę z wysokiego ryzyka inwestycji i konieczności wsparcia ich różnymi działaniami w różnych innych sferach, w tym sferze bezpieczeństwa, bardzo często zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast prywatny kapitał saudyjski w niektórych krajach inwestuje. Inwestuje w Sudanie, inwestuje w krajach w południowej Afryce. Zresztą tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie jest w postaci kilka lat temu został utworzony wspólny fundusz inwestycyjny Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki. Podobny zresztą Polsce był oferowany, tylko w Polsce nie było chętnych, żeby się do tego włączyć i okazał się ten fundusz też bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o finansowanie i promocję w ogóle stosunków gospodarczych i handlowych. Prywatnie w wielu krajach i to już bez tutaj rozgraniczenia tam, prawda, jakiego charakteru te kraje są, inwestują Saudyjczycy prywatnie w ziemię, różnego rodzaju plantacje, tu gdzie są możliwości, choć to też nie jest na większą skalę, na znacznie większą skalę inwestują w takich krajach chociażby jak Brazylia, gdzie wielu Saudyjczyków posiada potężne gospodarstwa rolne, plantacje również i tutaj myślę, że to jest ważne też, żeby powiedzieć, w Arabii Saudyjskiej i we wszystkich krajach sąsiednich regionu funkcjonują tak zwane fundusze bezpieczeństwa żywnościowego i one, ponieważ sami mają tam trudne warunki przecież do różnych upraw i to jest kosztowne, starają się po prostu inwestować z założeniem, inwestujemy w takim czy innym kraju z założeniem od razu, że 50% produkcji zapewniamy odbiór zbyt. Proponowano też w Polsce taki fundusz, ale takie projekty, ale też nic z tego nie wyszło. Także Afryka to jest jako kontynent mniejsze zainteresowanie. Można to porównywać, nie wiem, ze wspaniałymi relacjami z Tajwanem czy z Koreą Południową, choć też daleko. Natomiast tu, gdzie te interesy saudyjskie są bardziej bliskie, czyli przede wszystkim myślę o rogu Afryki i generalnie wybrzeżu również afrykańskim Morza Czerwonego, to tutaj Saudyjczycy są bardziej aktywni. I bardziej aktywni nie tylko w sferze gospodarczej, inwestycji czy tam wpływów politycznych, ale również w sferze bezpieczeństwa. Dobrze, dziękuję bardzo i chciałem już teraz przejść do całkiem ostatniego pytania naszej rozmowy. Mianowicie zapytać, gdzie w tym wszystkim, gdzie w tej całej saudyjskiej układance jest miejsce dla Polski? Dla polskich firm, polskiej dyplomacji, na ile jesteśmy w stanie zyskać z kontaktów z Arabią Saudyjską, jak te kontakty mogłyby wyglądać? Wspomniał Pan o udziale saudyjskiego kapitału w odbudowie Ukrainy, gdzie Polska mogłaby być pośrednikiem i takim źródłem informacji. Wiemy też, że Saudi Aramco było zaangażowane w fuzję Orlenu z Lotosem. Chciałem zapytać, gdzie tutaj właśnie jest to miejsce dla Polski i na co zwracać uwagę w przyszłości i na co polska dyplomacja powinna zwrócić uwagę? To jest bardzo ważne pytanie, bo zawsze przede wszystkim powinniśmy myśleć niezależnie od tego, jak świat wygląda, ale również jak w tym świecie wyglądają nasze interesy i co trzeba na rzecz tych interesów robić. Akurat z Arabią Saudyjską mamy wyjątkowo dobrą sytuację, ponieważ to, co Arabowie w ogóle bardzo lubią, potrafimy się odwołać do przeszłości. O czym myślę? Już w jakimś takim zupełnie telegraficznym skrócie, chociażby o tym, że 200 lat temu był na Półwyspie Arabskim hrabia Żebuski, który nie tylko konie stamtąd przywiózł, ale również niesamowite opisy etnograficzne, które są rzeczywiście tutaj
fantastyczne i który przez bardzo wiele dziesięcioleci no, był zupełnie zapomniany ponad półtora wieku. Ja wyjeżdżając do Arabii Saudyjskiej, no, wyciągnąłem z przepastnych sejfów Biblioteki Narodowej w Warszawie jego rękopis i od tego zaczęła się też kariera tutaj samego nazwiska, samej osoby, cały szereg projektów, które zostały zrealizowane, akurat w tym przypadku z dużym wsparciem finansowym ze strony Fundacji Katarskiej. I to zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i w innych krajach regionu no jest jakąś taką nobilitacją. Druga rzecz podobna to zainteresowanie II Rzeczypospolitej już w pierwszych właściwie latach jej istnienia kontaktami zewnętrznymi, również odległymi, w tym z Arabią Saudyjską. I tutaj mamy w 30 roku wizytę polskiej delegacji w Dżeddzie, a dwa lata później wizytę w Warszawie ówczesnego następcy tronu i szefa zgromadzenia doradczego Arabii Saudyjskiej, księcia wówczas Faisala bin Abdulaziza, który spotkał się z Piłsudskim, z Mościckim, ze wszystkimi właściwie aeropak tego okresu polskich polityków. Zostały uzgodnione kontrakty handlowe, między innymi sprzedawaliśmy trochę broni, różnego rodzaju towarów, no i mieliśmy ambicje, żeby tą współpracę rozszerzać, która została przerwana przez II wojnę światową, no i potem okres PRL-u, w którym te stosunki były prawie całkowicie zamrożone, chociaż czasami też Saudyjczycy jakieś gesty pod naszym adresem robili. Zresztą tutaj no, ten upływ czasu, brak kontaktów doprowadził właściwie też do pewnej konfuzji, że w 1995 roku no, ustanawialiśmy jak gdyby od nowa stosunki dyplomatyczne. Natomiast dla Saudyjczyków to uznanie, bo Polska uznała w 1930 roku Królestwo Arabii Saudyjskiej, było również potwierdzeniem, że zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne. Dzisiaj mówimy bardziej o odnowieniu tych stosunków w 1995 roku niż o nawiązaniu ich ponownie. I znowu na tej bazie właśnie okresu międzywojennego udało nam się pójść na skróty po tych wielu latach. W ciągu 4 lat, tak jak byłem pierwszym ambasadorem, rzeczywiście my zbudowaliśmy relacje, wyprzedzając wiele krajów, które tam już przez dziesięciolecia europejskich były obecne. No i cóż, początki nie są oczywiście łatwe, ale jeżeli spojrzymy na cały ten okres już naszej współpracy, czyli okres właściwie ćwierćwiecza w tej chwili, to możemy powiedzieć, że w wielu dziedzinach od zera zbudowaliśmy bardzo liczące się stosunki. Ja właśnie otrzymałem wczoraj tutaj na publikację wyników polskiego handlu zagranicznego. No i z Arabią Saudyjską mamy dokładnie obroty w ubiegłym roku 2022 przekraczające 7 miliardów dolarów. To jest już no, licząca się suma, ponieważ na przykład tak duży nasz i tradycyjny partner jak Turcja to jest 11 milionów miliardów w ubiegłym roku. No niestety tak się składa, że większość tej sumy, czyli 6 miliardów dolarów, to poszła na opłacenie saudyjskiej ropy. Tak jak w przypadku Kataru, 2 miliardy dolarów kosztował nasz gaz, bo połowa tego, co przechodzi przez terminal w Świnoujściu, LNG, dzięki temu mamy i ciepło, i czym palić w kuchenkach, no to pochodzi z Kataru. To, co mogę powiedzieć o tym okresie, właśnie już po nawiązaniu stosunków, po ustanowieniu ambasad, to rzeczywiście zrobione zostało bardzo dużo w sferze
gospodarczej, w sferze kontaktów politycznych. No, był król, wszyscy prezydenci polscy poza prezydentem Kaczyńskim odwiedzili Arabię Saudyjską. Myślę, że w niedługiej przyszłości również prezydent Duda uda się z wizytą do Rijadu. Mamy dużo wspólnych projektów o charakterze kulturalnym. Mamy również współpracę o charakterze wojskowym, która w jakimś stopniu nawiązuje też do wspólnego udziału we wspólnej koalicji na rzecz wyzwolenia Kuwejtu, kiedy to polskie jednostki sanitarne przede wszystkim stacjonowały w Arabii Saudyjskiej, a okręty zaangażowane tam też sanitarne korzystały z logistyki na terenie Arabii Saudyjskiej. Mamy w tej chwili rzeczywiście dość prężne ambasady i bardzo solidnych ambasadorów, zarówno w Warszawie, jak i w Riyadzie. Tam pojechał niedawno pan ambasador Robert Rostek, który wcześniej był ambasadorem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a jeszcze wcześniej w Katarze, czyli że doskonale zna region, mówi świetnie w języku arabskim, no i stwarzać będzie też nowe możliwości i nowe potrzeby. Natomiast to, co było jak gdyby niewykorzystane w naszych relacjach, to możliwości pozyskania inwestycji w Polsce, nie tylko saudyjskich, ale również z innego obszaru. Przełamaniem tej jak gdyby imposybilizmu była inwestycja Aramco, która była precedensowa i dla strony saudyjskiej, i dla nas. Dla Saudyjczyków to było wejście też w tradycyjny obszar wpływów paliwowych Rosji, co no, trzeba też docenić, i na pewno ta decyzja o inwestycji w Polsce też wynikała z tego, że Polska ma bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, sojusznicze, a Saudyjczycy też starają się te inwestycje tak kierować i współpracę chociażby z Japończykami, czy z Koreańczykami, czy z Australią, ostatnio też Nową Zelandią, no tymi krajami, które rzeczywiście mogą też dobre słowo w razie czego w Waszyngtonie na rzecz Riyadu powiedzieć. Ale brak tych inwestycji wcześniej rzeczywiście to jest strata dla polskiej gospodarki. W tej chwili można powiedzieć, że inwestycja Aramco w Lotosie oznacza szansę dla Polski, żeby przełamać tę niemożliwość, która dotychczas była, nie tylko z Arabią Saudyjską, ale również z innymi krajami, które posiadają duże możliwości inwestycyjne. Czy potrafimy to wykorzystać? No będzie tak naprawdę to zależało po pierwsze od tego, jak wygląda tak naprawdę kontrakt Orlenu, ponieważ on przewiduje pakiet cały współpracy, nie tylko przejęcie części udziałów w Lotosie, ale również właśnie stabilne dostawy ropy naftowej. Mówiłem, że w ubiegłym roku to jest 50% zaopatrzenia polskiego zapotrzebowania na ropę pochodziło z Arabii Saudyjskiej. I kolejnym elementem to jest współpraca różnego rodzaju. Saudyjczycy, Saudi Aramco inwestują ogromne pieniądze w nowoczesne technologie, do tych właśnie w przemyśle naftowym, przemyśle gazowym, również jeżeli chodzi o wodór, chociażby wykorzystanie, magazynowanie dwutlenku węgla, wychwytywanie. No, my możemy tutaj wiele zrobić. Natomiast no, ja z ogromnym zaniepokojeniem patrzę, że raz wokół tego projektu związanego z Lotosem jest to element politycznej walki stał się w Polsce, co żadnemu biznesowi nie służy. No i że rzeczywiście przy okazji jest sporo zagrożeń
dla właśnie naszych interesów czy możliwości współpracy. Bo proszę sobie wyobrazić, mamy na Bliskim Wschodzie tych trzech najważniejszych partnerów: Arabia Saudyjska, Katar, jeżeli chodzi o gaz, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo z kolei tam plasujemy bardzo dużo naszego eksportu. To jest miliard dolarów eksportu w ubiegłym roku. I co mamy? Raz podważanie, jeżeli chodzi o Aramco, sensu tego kontraktu i jego korzyści dla Polski. No i to się również rozlewa trochę, ta negatywna propaganda, opinie na sam kraj, na Arabię Saudyjską. Mamy Katar i no i przypomnijmy, ile różnego rodzaju krytyki wylało się na ten kraj przy okazji mundialu z różnych mniej czy bardziej zawinionych win. Mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie i mamy aferę związaną z nagłośnieniem sprawy ministra Sikorskiego i jego kontaktów finansowych z Emiratczykami, które znowu jest bardzo przesadzone. Wszystko to no, jest dla tych naszych relacji niebezpieczne i może prowadzić do wniosku, że tego rodzaju, no, nazwijmy to kampania, ona nie wynika tylko z oceny poszczególnych sił w Polsce czy opinii publicznej, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia, ale jest kreowana przez siły zewnętrzne, które są po prostu zagrożone czy zainteresowane, żeby tą dywersyfikację, jeśli chodzi o zaopatrzenie Polski w surowce energetyczne, odwrócić. No i nie ma się co oszukiwać. Toczy się w naszym sąsiedztwie wojna. Interesy wielu krajów zostały zagrożone. Jest embargo na rosyjską ropę, gaz i węgiel. No i myślę, że każdy też, kto jest odbiorcą tych dywagacji różnego rodzaju, które mamy w odniesieniu do krajów arabskich tego regionu, powinien się zastanowić, czy wszystkie one nie są przypadkiem gdzieś skoncertowane i w rezultacie no, bardzo źle służą polskim interesom, mogą im zagrażać. Dobrze, dziękuję bardzo panie ambasadorze za tą rozmowę, za tak dokładny komentarz do tylu kierunków polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie omówić tak dokładnie całego kraju w półtorej godziny, nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim, co dzieje się w ostatnim czasie, ale można spróbować choćby zarysować to, co dzieje się na najważniejszych kierunkach i to, co wynika z tego dla Polski. Ja bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie, dziękuję państwu za oglądanie nas. Naszym gościem był ambasador Krzysztof Płomiński, pierwszy ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej po 1995 roku, autor książki Arabia Incognita, raport polskiego ambasadora, do lektury której bardzo zachęcam. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No i pomyślności dla wszystkich państwa, forum młodych dyplomatów, dla pana, panie Stanisławie, wszystkich, którzy nas oglądają i którzy będą oglądać być może w kolejnych dniach i tygodniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Okej, to